Witam wszystkich, z tej strony Tula, a my jesteśmy w Destiny 2 razem z Fioną i zobaczcie, Fiona jest simoroślą. Słuchajcie, ja tutaj próbowałam zrobić taki kącik na grilla, bo tak jak mówiłam, chciałam zaprosić Mateusza i Alicję, żeby się zaprzyjaźniła z Alicją. I mówię damie jeszcze, żeby tutaj opryskała te wszystkie drzewka, żeby was tym nie męczyć, i ona mi się zmieniła, słuchajcie. Także Fiona już jest cimuroślą, proszę bardzo. Tak wygląda. O. Myślę, że całkiem fajnie. Także już będzie mogła wyhodować sobie cimurośl. Jednak ten żywopłot rośnie, świetnie. No to teraz myślę, że moglibyśmy kupić ten domek, żeby już aż tyle nie pryskać, bo nie potrzebujemy. To było to, prawda? 400 aż... No, na drugim mi nie starczy. Opryskaj wszystkie, pielęgnuj wszystkie. Teraz mamy mniej potrzeb, także o tyle fajnie. A co z tym ogrodnikiem? On będzie przychodził codziennie? On napełni miskę, kurde. Zajęliśmy się tutaj tym całym ogródkiem. Co ty byś chciała? Oglądać ptaki? Łapać owady? Właśnie muszę je to też... O! Sprzedaj owoce. To chyba jest wszystko ok. Dobra. O, ona idzie już do pracy, kurczę. No nic, no to pójdzie do pracy. Porozmawiaj jeszcze chwilę może. To są okej. Nie wiem, czy ten ogrodnik wam przychodzi codziennie, czy tylko raz. Nie wiem, jak ja to tam klikałam. A napełniłaś tą miskę? Napełniłaś, okej. No dobra. To już zostaw do pracy. Do pracy. Wiecie co, czekajcie jeszcze minutkę dosłownie. Zaraz będę. Dobra, już jestem. Chciałam jeszcze na chwilkę odejść. Dobra, idź Fiona do pracy. Także widzimy się, jak Fiona wróci. Tak, Fiona wróciła. Wiecie co, jeszcze tam właśnie opryskaj. I porozmawiaj, bo to jest chorobliwe i to bardzo. A reszta jest ok. O nie, ta jest jeszcze. To co to? Te ptaszki nie działają? Może źle trochę postawiłam? Ptaszki, to budka. Chyba, że przy każdym tak by musiało być, ale chyba, aż nie, co? Chociaż kto wie. Ojej. Woda, słońce i czułość! O! Okej. To byśmy... Wyrzuć? Uschło mi drzewko! Nie, niedobrze. W ogóle rachunki przyszły chyba. Nie. Wydawało mi się, że był listonosz. Aha, i chciałam się tylko ogrodnika zobaczyć, jak ja to zrobiłam w końcu. Usługi. Tak. Ranek idzie do pracy, to niech idzie. Dobra, zostaw. Już jest zdrowa. Poszedłem? Taki samochód po niego przyjeżdża? Jakoś nigdy nie zwróciłam uwagi na to. Jak ty masz z tą pracą? Wszystko mamy. Dobra. No, szybko.
Wiecie co, kupimy jeszcze jeden ten domek tutaj. To jest wszystko ok. Dobra, zdrowe. To zostaw. Później weźmiesz sobie prysznic. No i przynajmniej nikt mi nie będzie kradł więcej. Ej, no to ja go niby mam. Z tego co widzę. Klub ogrodników na razie jeszcze nie. Ogrodek taki, łap owady. Ogrodek taki. Może tu pójdziemy połapać owady. Łap owady, bo chcę je zaliczyć, wiecie, no też te pragnienia, tak? Żeby kupić ten... no, tutaj, ten eliksir. 30 tysięcy. Dobrze, tu nie mamy nic, ok. Dobrze, starczy ci tego. Także w kolejny dzień, jak wróci z pracy, to zaprosimy Mateusza. No i tą simorość, ale to myślę, że pod koniec zasiejemy. Żuka mamy jakiegoś. Sprzedaj owoce. Nic nie złapała. No. Udało się! Jej, zaliczyłam jej to świetnie. Dobra, zostaw te owady. Zaparzyć kawę. Zbierz wszystkie. Truskawkas. Sprzedaj zbiory. Może tak zrobimy. Dobra robota, twój entuzjazm jest bezgraniczny. Umieszczam w twoim wyposażeniu specjalny dyplom jako nagrodę za poświęcenie dla hobby. O, stój. No. Zobaczmy. Jej, mamy dyplom natury. Powiesimy sobie. O, super. Fajnie. Sprzedaj zbiorę. Co znowu? Boże, ile chwastów. No, gdzie ty idziesz? Aha, to się tak... Taki dźwięk dziwny, co? Jeszcze gdzieś mamy jakieś zbiory? Co ja zrobiłam? Ej, a dlaczego mi to zniknęło? Ej. Czemu to tak się stało? O, wrócił franek, super. O, sprzedaj owoce. Czy ja zrobiłam sprzedaj? Czekajcie, zrobię jeszcze raz tak. No, no to świetnie. To zrobiłam. Nie! Ej! Czemu to tak jest? No niedobrze. Lampy słonecznej. Nie.
To były ogórki. W sumie nie wiem, dlaczego ona to podlewa, jak mam te zraszacze. Sama nie wiem, czy to tak muszę. No już, już. Jeszcze niech to szybciutko oberwie. Mam aż 2000. Co się stało? No jest zdrowe, wszystko dobra. Dobrze, chodź, weźmiesz prysznic. Chyba sama nawet chciałaś. O! Przyszedł wilkołak. Znaczy się wilkołak, no. Pies, który bym nas mógł zmienić w wilkołaka, tak? Mamy mało słońca. O. Brać mu na wycieczkę. Za ile masz do pracy? No, za niedługo, niestety. No, trochę nie... Co się tu dzieje? Leją się, ej! Nie, mój Franciszek! No, niedobrze. Biedactwo moje. Idź stąd, głupi psie. Biedny. Nie kop mi tutaj. Wygoń. Boże, ile was tu? Boże, co za psiury wstrętne. Wynocha mi stąd. Ej, no przecież cię wygoniłam. No, dlaczego on nie chce stąd iść? Nie wiem, o co chodzi. Niech trochę powędzie na słońcu. No, już do pracy, niestety. Natal jest do pracy. O, przyszedł ogrodnik. No, w końcu. Albo to chyba był weekend, nie? I dlatego. Mam nadzieję, że mi to wszystko przestrzyże. Ej, no co z tym psem? No, w końcu poszedł. Wiecie co, tak się zastanawiam. Może to damy sobie na środek. Krasnala damy bardziej tutaj, o. No nie, już są chorobliwe. Strasznie szybko to wszystko. Choruję. Dobra, widzimy się jak Fiona wróci, bo zapomniałam. Dobra, Fiona wróciła. Także słuchajcie, dzwonimy od razu. Chyba, że zrobimy przyjęcie. Przyjęcie domowe. Co tobie się stało? I zaprosimy właśnie Alicję i Mateusza. Kto tu jeszcze jest? No, Fabian nie mylę. Nie, dobra. Czekaj, czy przyjdą. Przygotuj hot dogi. Nie wszyscy przyszli. Aj. A w ogóle ktoś przyszedł? Nikt? A idzie Mateusz chyba, nie? Mm.
Chodź tutaj, Mateusz, chodź. Ale kurde, no. Ej, coś ty zrobiła. Zaproś do stołu gościa. Chodź też sobie zjesz. A nie, on poszedł tam. Ktoś dzwoni. Odbierz. Się, po co ty jesz? Nie wiem. No dobra. Kurczę, no. Z kim ty gadasz w ogóle? A z nią. Alicja nie chciała przyjść, mamy za mało kontaktów z nią pewnie. Dobra, zostaw to. Co tobie się Fiona stało? Musimy trochę interakcji z nim porobić. Sitwasz. Nie, nie mogę w niego trafić. Możecie trochę porozmawiać też, żeby nie było. Oj, przemieniłeś się, świetnie. Na razie jeszcze nie. Łaskotki. Kurde, no będę musiała i tak kogoś zaprosić, no. Balanga! Chyba nie zdążę. On pewnie ze mną nie przyjdzie. O! Franciszek leniwie spędza czas w kwaterze głównej, gdy niespodziewanie odzywa się alarm. Porzucając smakowitą przekąskę z łososia, Franciszek biegnie do drzwi, by dołączyć do zespołu. Na ostatnim zakręcie zatrzymuje go szef, który mówi, że Franciszek nie weźmie udziału w tej akcji. Ma zostać i pilnować kwatery głównej. Franciszek obserwuje w dyspozytorni odjeżdżający zespół, wiedząc, że akcja nie będzie łatwa. Czy Franciszek powinien sprzeciwić się szefowi, czy zostać? Myślę, żeby zostać. Po kilku godzinach wyczekiwania przed budynku radiowym Franciszek porzuca nadzieję, że zostanie wezwany do akcji i idzie do pokoju telewizyjnego, by obejrzeć swój ulubiony program prowadzony przez Puszkę Szczurołapa. Ustawia dźwięk na maksymalną głośność i nie słyszy rozpaczliwych wezwań przez radio. Super, nadchodzą zgłoszenia z całego miasta, a szef pilnie potrzebuje wsparcia. Wyczerpany zespół ratowniczy powraca do siedziby. Franciszek śpi na kanapie wśród okruchów kociego żarcia. Rozgniewany szef rozkazuje, by Franciszek zapłacił 350 za lekceważenie obowiązków. Świetnie, po prostu świetnie. Gdzie to była? Zaproś. Nie. Chwila. Czemu się Fiona nie możesz odprężyć? No tak, teraz będziesz ścieliła łóżko, prawda? Dobra. Co to? Potrzebuję słońca. No dobrze, zaraz. Zaproś Simon Mateusz. Już chyba nie przyjdzie. No nie, poszedł. Dobra, słuchajcie, ja muszę zobaczyć, czy da się taką lampę kupić. Tutaj czegoś takiego nie ma w ogóle. Chyba, żeby tutaj. Nie. Tutaj jest ta lampa 2000, aż kurczę. Wiecie co? Ile to jest warte? 27.
Świetnie. No nic, na razie muszę sprzedać, słuchajcie, bo potrzebuję tej lampy. Niestety. Okej, zróbmy tak. Usiądź. Nieźle. Napełnij miskę. Posprzątaj. Zaraz jeszcze troszkę posiedzisz sobie. Co? Weź prysznic. Wyczyść i napełnij miskę. To posprzątaj. Właśnie napisaliście mi, że nie mam. Tutaj zlewu, ale mamy zmywarkę. No to nie potrzebujemy. Co jest? Czemu nie możesz tego? No. No to może sobie coś obejrzyj. Ho, wilkowat. Możemy zrobić tak, o. I tak będzie dobrze, zobaczymy. Czy też mi to wszystko wywali? Ten krzaczek w sensie. No, ej. Czemu to się tak robi? To tak jest, że to jak zbiorę plony, to. To jest jakby od nowa? Nie ogarniam. No nic, na razie to zostawię, bo nie wiem. Jak wiecie, to mi napiszcie. Czy ja zrobię, zbieraj plony, czy sprzedaj, to całe krzaczki znikają. Nie pamiętam w ogóle, jak to jest. Jeśli wiecie, to dajcie mi znać. Zróbmy chwilę. Co? No, no, potrzebuję słońca, nie? Dobra. No to chodź sobie usiądź. No usiądź! Masakra. No chodź, Franek. Dopieść. Daj przysmak. Przytul. Możecie się trochę pobawić. Co? To mu trochę przesunę, bo to teraz jest tak trochę dziwne. Okej. Tu słońce też jej rośnie, także spoko. Co byśmy tutaj mogli zrobić? Tak zrobimy, może trochę zarobimy. Albo tą lampę podejmy tutaj. Może w tą stronę. O. No i co? No. Kurczę, z tym słońcem to będzie ciężko. Idziesz do pracy? Tak, ostatni dzień chyba, tak? Kurczę, no, muszę kogoś zaprosić i się z nim zaprzyjaźnić. No, no, no! Dobra, mamy dzień. Napełnij miskę. Jak skończysz? Kurczę, no nie zdąży napełnić tej miski.
Dużo co tam jeszcze zostało? Ej, no już końcówka. Fiona, szybko. Bo znowu ci samochód odjedzie. Dobra, leć do pracy. Szybko, szybko. No mam nadzieję. Ktoś dzwoni, no ale trudno. Dobrze, widzimy się, jak Fiona wróci. Dobra. Fiona wróciła i dostała awans, słuchajcie. Bo miałam tam takie zadanie z pracy i jej tam kliknęłam. Fiona awansuje na stanowisko kelnerka. Jeśli wydawało ci się, że witanie gości było nudne, pracuj przy stolikach, to ma być awans. Lepiej w to uwierz, nie dość, że spędzasz cały czas na nogach, to jeszcze nieźle musisz się nagłówkować, żeby ugłaskać i zadowolić wybranych klientów. A wszystko w pościgu za wszechmocnym napiwkiem. Pamiętaj o eleganckich ciuchach i stylu. Fiona pracuje teraz w godzinie od 14 do 19, zaczynając od zaraz. I mamy premię. No i super. Dobra, idź napełnij miskę Franciszkowi, bo jest głodny, biedny. Tak, prysznic. No. I w takim razie może zadzwonimy. Tam jakąś miała taką znajomą, może z nią się zaprzyjaźni. No. Gotowanie musimy podszkolić też. Chyba ona. Zobaczymy, czy przyjdzie. Nie, dlaczego nie? Dobra, nie zaliczę sobie to gotowanie. No, szybciutko. Dobra, idź odbierz. Czemu ona nie chciała przyjść? Ewelinę zaprosimy. To jest chyba ta złodziejka, tak mi się zdaje. No ale. Potrzebujemy jakiegoś znajomego. Tak, do ciebie. No nie. No to jeszcze raz, chodź. To zaprosimy Amelię, może kurde przyjdzie, co? Mama. Albo weźmy wszystkich. O. O, zaraz będą. Przygotuj wiele. Albo nie, hamburgery. A już jesteście? No już do was idę. Jake, babato. Dwiwi. Kaczota. Dobra, znów przygotowanie. Tak, i wszyscy będą oglądać telewizję, rozumiem, tak? Na stojąco do tego, świetnie. Nie może być takiego zwoła? Jest. Dobra, zaproś do stołu gości. No właśnie, chciałam, żebyś to posprzątała. O nie! Już jest późno. Trochę je tu ustawię, bo chociaż żeby za Marią się zaprzyjaźniła. Kurde, trochę tu ciemno. Czekajcie, postawię im jakąś lampę. Są takie małe w sumie. Czekajcie. Nie, to bo tutaj było. O Jezu, jaka wielka. Nie, ta jest brzydka. Matko, strasznie duże są. O, to mamy. Dobra, niech tak sobie na razie jest.
Żeby było trochę widniej. Jak tam wyglądacie? O. No i co? O. Czy to się nie policzy? A może weźmy z Alicją? Aha, ona chce iść do toalety. Fabian, wychodź! Właśnie na górze chyba muszę zrobić, wiecie co, jeszcze jedną łazienkę, bo... Smagaj? Schludność. Co? Ojojoj. Przepraszam was, mam telefon. No? No? No to dobrze. Aha. I jak tam? No to dobrze. Aha. No to dobrze. To dosyć wcześnie poszedł, to fajnie. No. No pa. No już jestem. O. Tak, jak zawsze. Telefony, jak nagrywam. No, lampy ci przestawiłam już. Co wam się dzieje? Uuu, aż tyle mamy na minusie. No Fiona, przecież masz tutaj lampę. O co ci chodzi? To może z tatą? Kto tu beka? No Fiona, proszę cię, no przecież... No, jeszcze troszkę. No z Alicją widzę, że tak średnio nam idzie. Zaraz! Szufla, no szufla. Rzecz w tym, że chyba rodzina, to się nie będzie liczyło, co? No? Co, już poszedł? No, ale są. Dobra. Teraz jeszcze z Alicją, bo tutaj mamy słabe kontakty trochę. A to w końcu siostra. O. Już wszyscy poszli. No trudno. No i jak tu teraz wyglądamy? Dalej tak samo. Nie, czy po prostu chodzi, że jeden, a mam jeden? Nie wiem. A ty dlaczego nie poszłaś do domu? Pożegnaj się. Co wy tutaj robicie, kobiety? Ach.
Dobrze, weź prysznic i możesz sobie chwilę pooglądać na tym słońcu. Chociaż możemy już coś nowego zrobić? Nie, nie możemy. O, wrócił Franciszek. Chciałabym też, żeby to rozwinęła sobie, bo... tak, może. No bo chciałabym tą kwieciarnię otworzyć, nie? To znowu będzie narzekać, że nie ma słońca. O, teraz widzicie, pojawi się wyposażenie Sima, dobra. Dobra, chwilę jeszcze. Jeszcze ten jeden nic zrobił. Boże, jak to słońce szybko spada normalnie. O, właśnie, nie sprzedałam tego. Bukieciki też. Dobra. O, no i trochę mamy, zobaczcie. Sprzedaj. Dalej jest to samo. No nic. Niedługo będziemy kończyć. A co ty za rodniki szczęścia? Ale wyhoduj dziecioroś, no bo o to chodziło, tak? Po to zamieniliśmy Fionę w Simorośl. Nowy członek rodziny już w drodze. Czekamy. Cóż to będzie, chłopiec czy dziewczynka? Chłopiec! O! Jak my mu damy na imię? Chcemy, żeby on... Felix będzie. Tak, Felix. Tylko nie wiem, czy przez X, czy może normalnie po polsku. Felix damy tak, o. Gdzie on jest? Jest tutaj! Joki słodziutki! O! O Boże, mamy tak mało słońca. Dusisz się? Oh my god. Chodź tutaj, mała. Mały znaczy. Fiona, ty też tu siadaj, szybko. No ja wiem, że potrzebuję słońca. Chodź, chodź. O, fajny już chodzi. Słodki. Gdzie ty idziesz? Fiona. No chodź tutaj, chcę, żebyś przyszła pod tą lampę. No patrzcie, no. Oj, mały, a ty coś możesz zrobić? Z mamą? Nic. O, chodź tutaj szybko do domu. Fiona, błagam cię, usiądź tutaj, proszę cię. No patrzcie, no, nie da rady. A on mnie tu coś pyta. Boże, Fiona, niech ten dzień się robi szybciej. Zobaczcie, bawi się z tym. Z Franciszkiem. Super. Dobra. Dzwonimy do... usługi. No nie. Boże, nie mogę tego ogarnąć w ogóle. Usługi. Serio. No zadzwoń, żeś chociaż, Fiona. No błagam cię. No nie chcę zadzwonić. No nic. To pobawimy się trochę z Felixem. Niech to słońce jej trochę urośnie, bo... Mów. Rodzinny pocałunek. Fajny jest. Musimy ci kupić jakieś łóżeczko w ogóle. Ucz Felix dziecięcy wilczanki. O! Ale fajowe.
Wuwac lubu, ciebie tam, ciebie tam balunak. Wuwac lubu. Super, no ale to nam troszkę zajmie. O, Mateusz, hej. Klub ogrodników, tak. Chodź tu, mały. Nie możemy go do niczego nakłonić. Szkoda. No, idzie ktoś? Ojej, co się dzieje, słońce? No, idzie ktoś. Powitaj. No, wyjdzie trochę dłużej. Pytam mnie, no już, chwila. I chcę kupić eliksir, dokładnie. Nie, to on chyba starczy. Zobaczymy. To już zmieniamy Fionę z powrotem, bo ja tylko chciałam dziecko simorać. Bo z tym słońcem to jest masakra. Dobra, co mamy? No i? Ej! Dlaczego ja tego nie mogę wypić? Fuck. To chodź tu jeszcze raz kupimy. Kupmy trzy może od razu, bo nie wiem, o co z tym chodzi. No i? Czemu ona tak tego nie może wypić po prostu? Położymy na ziemi. No. To tutaj niepotrzebnie jest. Uwaga! Jejusiu! Jej! O, mamy strój nasz. Super. Teraz z tym to nic nie zrobię już, nie? Nie. A to w sumie możemy chwilę jeszcze porozmawiać. Się mu troszkę zaprzyjaźnić. Już mały, zaraz cię wezmę. W ogóle musimy ci kupić jakieś łóżeczko. Dobrze, kochani, no ja już na dzisiaj będę się z wami żegnać. Także jak widzicie, Fiona była simoroślą, już nie jest. Mamy małego Feliksa, który jest przeuroczy, bardzo mi się podoba. Trzeba zająć się ogródkiem i w ogóle masę rzeczy jeszcze przed nami. Ale mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa!